Śpiew, muzyka i taniec to dziedziny, które zdominowały kolejną już edycję stypendiów artystycznych w Ełku. Nagrody 11 osobom wręczył prezydent miasta. Wśród osób, które otrzymały wsparcie finansowe są dr Rafał Sulima, Wiktoria Zawistowska, Wojciech Popielarz, Mikołaj Zgudka, Żaneta Rydzewska, Gabriela Zadroga, Klaudia Murzyło, Kamila Guzewicz, Kamil Przekop oraz Diana Dołgoszej i Cezary Chudziński. Cezary i Diana to reprezentanci uczniowskiego klubu tańca sportowego Dwójka Ełk. Jak mówią, taniec towarzyski wymaga ogromnych nakładów finansowych, a zdobyte stypendium pozwoli im na podniesienie umiejętności. Zamierzamy jak najszybciej dojść do kategorii A, czyli najwyższa kategoria w Polsce, a następnie dojść do kategorii S, czyli międzynarodowej. Środki uzyskane pomogą nam w dalszej edukacji tanecznej, pomogą nam w doszkalaniu się i w wyjazdach na przykład na ogólnopolskie turnieje. A wyjazdy są na przykład 4 razy w miesiącu, co tydzień musimy wyjeżdżać. W weekendy są organizowane na przykład 4 turnieje w Polsce, a my sobie na przykład wybieramy jeden i na nie jedziemy. Wśród przedstawicieli ełckich śpiewaków, którzy dziś otrzymali stypendium, jest Kamila Guzewicz, reprezentująca nurt muzyki ludowej. W planach ma zorganizowanie warsztatów, których finałem będzie koncert. To stypendium nie jest przyznane tylko dla mnie, bo za mną stoją też ludzie. Mam swoją grupę śpiewaczą, mam ludzi, którzy uczą mnie śpiewać i uczą mnie też grać na lirze korbowej, więc to stypendium przeznaczę tak w zasadzie na nich. Będziemy jeździć po wioskach, także dookoła Ełku. Będziemy szukać ludzi, którzy śpiewają, którzy mają ciekawe historie, ciekawe rzeczy do opowiedzenia o dawnej kulturze. I docelowo na końcu chcemy zrobić koncert, w którym weźmie udział zarówno nasz mistrz, pan Sinderewicz, u którego już uczymy się śpiewać, jak również osoby, które poznamy podczas naszych podróży. Wspieramy ełckich artystów, bo dzięki podejmowanym działaniom promują nasze miasto, powiedział prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz i zapowiada pewne zmiany w kryteriach przyznawania stypendiów. Część z nich nie mieszka w Ełku, ale cały czas przyjeżdża tutaj, koncertuje. Co ciekawe, już w ubiegłym roku zauważyliśmy, że część artystów łączy swoje siły, część stypendystów łączy swoje siły i realizuje wspólne przedsięwzięcia, nie tylko stypendialne, ale inne. Dlatego już wiemy, że w przyszłym roku taki będzie dodatkowy punkt za współdziałanie i współpracę stypendystów, który będzie premiowany w trakcie oceny projektów. Na stypendia artystyczne przeznaczono około 50 tysięcy złotych.